Czy masz już dość Farminga 22 z ciągle stałymi uprawami? A może szukać jakiegoś odświeżenia. Podoba Ci się mapa Kolonia, ale brakuje Ci czegoś w niej? Oto ja przychodzę Ci z pomocą. Siemankowizowie z tej strony Jossi Games ja przychodzę Wam z pomocą różnych nowych upraw. Słuchajcie, zobaczcie eee, mak, lawenda, chmiel, cebula, Marchewka, lucerna, mm, orkisz, chyba tu jest orkisz, dobra nie wiem co to jest, przynżyto i żyto. Słuchajcie, nowe uprawy na mapie kolonia, to się dzieje naprawdę, co trzeba zrobić? Wystarczy wejść na tą stronę, która widnieje przed waszymi oczami i tutaj, niżej, wystarczy pobrać mod, wciskając kolonia NR, więc pobieramy ją. Moc się pobierze, oczywiście, bierzemy, otwieramy go i te wszystkie pliki, które tutaj widzicie, pamiętajcie, musicie mieć mapę Kolonia. Jak będziecie mieć mapę Kolonia, to ok, nie ma problemu. Wchodzicie też w folder, w którym macie e, mapę Kolonia. W moim przypadku to jest moje dokumenty, My Games, Simulator 22, Moc. I szukamy FS22. Kolonia u mnie to jest. A jak nie możemy znaleźć na szybkości, polecam tutaj wpisać Kyoly. O, proszę bardzo, wchodzimy w moc, cofamy się. No i mamy, mamy na pierwszym miejscu kolonia. Słuchajcie, otwieramy. No i tutaj, jak widzicie, mamy te same mody co tutaj. Dlaczego ja mam te same mody, a Wy nie macie? Wy macie mieć tutaj raz, dwa, może z cztery pliki. Ja postanowiłem rzucić, wziąć, złapać te wszystkie pliki. Tutaj przekopiować. I tak oto. Tutaj robimy oczywiście OK. No i wszystko się skopiuje. Tutaj już zrobiłem anuluję, bo ja to już wcześniej zrobiłem. Ale kopiujecie wszystko tutaj. No i dzięki tej metodzie odpalacie grę sobie, odpalacie mapę Kolonia, no i tak oto widzicie tutaj wszystkie uprawy. Życzę miłego grania. A zapomniałbym, jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapeczkę i subskrypcję na dole pod materiałem miłego grania.